Siema, ludzie, witam Was w kolejnym odcinku Przygód z Lotarem I dzisiaj, uwaga, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj pokażę Wam, e, co się zmieniło na świecie, plus pokażę Wam coś, co odkryłem właśnie, gdy, e, gdy robiłem różne dziwne, e, dziwne rzeczy. Może na początku włączę sobie Easy, żeby nie było, że znowu gram na Pissfulu i za chwilę pójdziemy się przespać, ale w międzyczasie, jejku, ile rzeczy jest do pokazania, ile rzeczy jest do zrobienia, a czasu niestety e, niestety tak mało. Czekajcie, na początku będziemy potrzebowali. E, Pewnej rzeczy. To jest, czekajcie, Red, Red Ant. A, czyli czerwone mrówki, takie są bloki o, bloki z, z mrówkami pokażę wam w jaki sposób można zdobyć nieograniczoną liczbę ekspa i też to zdobyłem podczas, e, znaczy e, zrozumiałem, nie, nie zrozumiałem znalazłem, o, e, podczas właśnie e, ekspienia sobie tego tej łopaty, ale za chwilę wam zaprezentuję to i czekajcie e, m, czego będziemy potrzebowali, może od tego powinienem zacząć, będziemy potrzeba, potrzebowali tylko i wyłącznie e, moda na m, Moda Or Spawn. Jest to mod, który wprowadza nam e, dwa chyba nowe surowce, dość, dość dużo bossów. No, kto chce, to sobie po prostu tego moda na pewno znajdzie. Yy, I co potrzebujemy zrobić, żeby mieć bardzo, bardzo dużo eksploat, jak widzicie, ja mam, e, ja mam 106 poziom, także u mnie nie będzie to zbyt, e, zbyt dobrze widoczne i od razu wolałem wam powiedzieć, że e, tak niestety będzie, bo mam po prostu za duży poziom, a nie mam pojęcia, w jaki sposób ten, <laughs> ten poziom mam jakby. E, gdzieś przetransferować. Tutaj, jak widzicie, e, powstaje miejsce właśnie na farmę. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, już wam, um, już wam mówię, będziemy robili farmę tych rzeczy, o widzicie tu jest masa różnych, najróżniejszych nasion i trzeba po prostu bardzo, bardzo, bardzo duże pole aby to zrobić, ale okej, okay, wracając co trzeba zrobić z tym ekspem? bierzemy sobie stawiamy, stawiamy te bloki w ogóle nie mam pojęcia dlaczego nie wpadłem na to wcześniej, jak wiecie z poprzedniego, czy tam jeszcze z wcześniejszego odcinka jeżeli, może też to zaprezentuję szybko jeżeli weźmiemy sobie jakiś przedmiot który wezmę sobie kilow, na przykład taki młot. Jeżeli weźmiemy sobie przedmiot z Tinker's Construct, na przykład tu jest łopata, tu jest właśnie ten młot, i zaczniemy bić mrówki, które wypadły, to wtedy ten nasz kilow czy cokolwiek dostaje gigantycznego, naprawdę gigantycznego boosta do, 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 do poziomu, w jakim, w jakim się posługujemy tym przedmiotem. Tutaj na przykład mamy skill level Godlike, a tu mam Clumsy, czyli bardzo, bardzo słabo. I teraz bierzemy sobie, rozbijamy, wiadomo, te rzeczy wszystkie. O, i mamy masę mrówek. I teraz zobaczcie, mamy Clumsy, mamy. I teraz wystarczy po prostu, że będziemy bili. I przy okazji, uwaga, zobaczcie sobie, że przy okazji wypadają z nich, e, wypada z nich bardzo... Znaczy, właśnie nie mam pojęcia, czy to jest dużo, czy nie, ale zobaczcie, że level mi się przesuwa. Także na 106, 106 poziomie e, nadal to jest bardzo... Ej, le, dlaczego ja cały czas... What?! Dlaczego nie dostaje poziomu się zastanawiam, może powinienem mieć założony ten strój z Supermana, czy to tylko wtedy działa? Tak! Ludzie, wow, to jeszcze, uwaga! E, nie rozumiem teraz za bardzo o co chodzi, dlaczego tylko na stroju e, Supermana to działa, ale jak widzicie, to przepraszam, wtedy w, musiałem wprowadzić was bu, w błąd, ale zobaczcie, teraz mam level expert, bardzo szybciutko sobie podwyższyliśmy poziom i mamy naprawdę dużo expa, który, e, który możemy sobie zebrać i dzięki temu możemy na przykład sobie wydobywać jakieś tam jakieś tam klocki i jest naprawdę naprawdę spoko. Drugą rzeczą chciałbym wam przedstawić moich dwóch nowych pomocników, tutaj mamy moich pomocników, są to są to, są to golemy, które mogliście poznać chyba w takim odcinku. Mam, stworzyłem golema czy coś takiego, tylko wtedy nie za bardzo nie za bardzo obczajałem, ogarniałem temat. I dokładnie nie wiedziałem, jak można je zaprogramować, co można z nimi zrobić, i tak dalej. Ale sobie troszeczkę posiedziałem i um, teraz wiem mniej więcej o co chodzi. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać bez żadnych problemów i będziemy potrzebowali, um, będziemy potrzebowali jedną najprostszą e, skrzyneczkę. Weźmiemy sobie tą skrzynkę, taką jedną, e, żeby te nasze golemy, m, żeby te nasze golemy mogły. Przedmioty chować do skrzynki. I co musimy zrobić? Czekajcie. Stawiamy sobie skrzynkę, prawda? Wszystko jest ok. I teraz, czekajcie, to się klikało chyba tak, żeby ten golem był obok skrzynki. Tutaj wiecie, już zaczynam improwizować, bo mówię, nie sprawdzałem tego za bardzo, um, tylko. No tylko tylko sprawdzam czy golem po prostu będzie, będzie działał i widzicie działa, widzicie taki sobie golemik jest. I co teraz my możemy mu wydać polecenia? Możemy kliknąć na tego ojej kliknąć na tego golema. Widzicie, że on zaczyna 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 wydobywać zaczyna wydobywać właśnie wszystkie wszystkie te rzeczy. ok Ale my chcielibyśmy, aby ten golem E, zanosił te rzeczy do skrzynki i zastanawiam się, czy on to będzie robił, bo naprawdę tego nie sprawdziłem. Tak, golemie, bierzesz sobie tu, później sobie, we, widzicie, możemy mu tworzyć tak jakby um, takie drogi. O, możemy mu tworzyć... O kurde, on wszystko w ogóle niszczy. E, możemy mu tworzyć drogi, jakie, e, jakie jakby ma przebyć. Tylko nie mam pojęcia, czy to będzie działało, bo słyszałem, że te golemy jakoś się nie do końca słuchają. E, tutaj mamy m, drugiego golema, który, um, który, który powinien zbierać te przedmioty. I właśnie może on będzie tym, którego, którego my potrzebujemy. Uwaga, co trzeba zrobić? Wstawiamy sobie kolejnego golemika. Ten ma jakiś inny hełm. Spoko. M, bierzemy sobie to. Okej okay. i teraz o, czy on będzie zanosił to do skrzynki? Nie, niestety nie będzie zanosił tego do skrzynki, ponieważ pomy pomyliły mi się Golemy. I teraz musimy mu pokazać, jakby, że on to ma do skrzynki. I czy teraz będzie to robił? Nie, nie robi tego. Z jakiego powodu chciałbym się dowiedzieć, jaki jest problem, panie Golemie? Możemy na przykład sobie dać mu waypointcika tutaj, możemy mu dać tutaj i zobaczymy, czy one będą teraz coś robiły. Kurde, wygląda na to, że to, co miało być bardzo, bardzo fajnie pokazane przeze mnie, jest niestety dość słabo pokazane przeze mnie. I trochę mi z tego, trochę mi z tego powodu smutno jest, bo kurde, to inaczej kompletnie miało wyglądać. Halo, golemy, uwaga, niech się mnie posłuchają. Um, ty... Golemie, teraz sobie widzicie, zaznaczamy golema i on ma teraz pokazaną skrzynkę. Tylko dlaczego on nie chce kompletnie nic robić? Czekajcie, jeżeli weźmiemy chyba na niego dokładnie. Jeżeli weźmiemy na nie lewym, to te golemy um, po prostu nam się. Um, no, te, te golemy po prostu nam się usuwają. Ale ja bym chciał jednak, żeby te golemy zaczęły coś zbierać. E, tak, wydobądź harvest. No dobra, weźmy sobie ciebie kolego, postawmy tutaj. Mm -hmm. I niech on. Bo on może ma złe rzeczywiście waypointy, wiecie? Nie nie pomyślałem o tym. Bo on teraz ma pokazaną. Chcemy usunąć tego waypointa, i żebyś ty. Chodź tu, kurde. Teraz, ty, żebyś szedł tutaj. Ja nawet to zniszczę. Wow! Nie mam pojęcia o co chodzi. Okej, okay, tu, tu jakiś blok nam się pojawił, widzicie, to jest tak, tak dziwne, ta, ta, tak tego nie rozumiem, czekajcie, wezmę sobie nasionka, postawię, weźmiemy sobie drugiego golema, postawimy i teraz co on będzie z tym robił? On powinien to automatycznie, z tego co rozumiem, stawiać, e, dawać do skrzynki, ale dlaczego tego nie robi? Nie mam pojęcia, także golemy mnie... Oszukały, myślałem, że będą, będą miłe, będą mi pomagały, a tu się okazuje, że nie, że coś jest z nimi tak. Także pokażę Wam teraz, właśnie, bo mam parę questów, które powinienem, którymi powinienem się zająć. Trochę zrobiłem porządek w skrzyni, choć wiadomo, że jeszcze mogłoby to wyglądać. O wiele lepiej, właśnie, zrobiłem Runic Matrix, coś takiego z to towncrafta Nie jakby nie mam opisu na razie, co to dokładnie robi, tak wyglądają na ten moment questy Infusion Crafting, właśnie, i trzeba będzie ogarnąć, do czego to dokładnie jest. Weźmy, może sobie, dostańmy te przedmioty i postawmy tego naszego Matrixa. Tutaj widzicie, że są jakieś dziwne płyny, bo robiłem przecież tego lemy, także musiało coś takiego być. Golemy, przyznam szczerze, że wcześniej sprawdzałem tutaj. Postawiłem po prostu golema i on zaczął zbierać, sam zbierać te przedmioty, ale nic więcej nie robił. Także mówię, a jeżeli dam skrzynkę i go zaprogramuję na zbieranie do skrzynki, to wszystko będzie ok. A tu się okazuje, że te golemy mają mnie gdzieś. Kompletnie mają mnie gdzieś, nawet nie chcą, nie chcą nic sadzić, tylko wyrwały te rzeczy i tyle. Dobra, drugim questem właśnie miałem zobaczyć w ogóle, do czego jest ten runik Matrix. Klikam sobie i, e, <ścoughs> i nic się nie dzieje. Halo, czy to tak miało wyglądać? Czy to tak ten runik Matrix o to w nim chodzi? E, tutaj mamy Elemental Tools, Sword of the Zephyr. Pics, pickaxe of the core, axe of the stream, shovel of the earth mover. Okay. these tools are taking uh, different elements of no cool things. Like the pickaxe for example will locate... Uh... O oh, kurde, ej, to jest spoko. Na przykład ten kill off, właśnie się dowiedziałem, że um, ma jakby moc wykrywania... Przepraszam, że muszę sobie zapalić światło. Um, ma moc wykrywania surowców, które są gdzieś wokół mnie. Wystarczy, że kliknę sobie. I w jaki sposób się tworzy to? N ni niestety... Niestety nie mam pojęcia jeszcze jak to się stworzy, ale spoko, zaraz, e, zaraz to ogarniemy. Tutaj właśnie mogę sobie stworzyć golema, który będzie mógł wykonywać em, jakby dwie akcje naraz niż jedną, bo widzicie, że te golemy są zaprogramowane, że jeden sadzi, drugi jakby zbiera. Przynajmniej w teorii tak to miało wyglądać, niestety coś się popsuło. Dobra, mm, co tu jeszcze mamy? Magical Grove Core, czyli nasze, em, nasze ulubione... Nasze ulubione, dziwne te substancje. I czekajcie, ja ostatnio w skrzynkach, może uda mi się to znaleźć, e, znalazłem ten magiczny taki nawóz, dzięki któremu te roślinki rosną e, troszkę szybciej. O, nawet mam go tutaj, i dzięki temu powinien mi się odblokować um, kolejny, ko kolejny quest. Halo, dlaczego to się nie dzieje? Dlaczego to się nie dzieje? Mana Diamond acjo. Okej, okay. to nie powinno być też dość, dosyć, e, dość trudne. Powinienem sobie to wykonać, także zrobimy to teraz. Czy mam jakiegoś mana diamond? Jeżeli nie, no to wiadomo, e, wiadomo jak to wygląda. Jednego diamenta wyrzucam, a, a drugiego. A biorę sobie po prostu mana diamond. Tak, te, tak się umówiliśmy z botanią i tak jest. Także jeżeli są tutaj jakieś nowe osoby, to przepraszam. Przepraszam, że takie rzeczy się dzieją. Mana. E, mana diamond o widzicie Pum, bardzo szybko bardzo szybko się to udało zrobić teraz potrzebujemy czterech esencji e, acio, które są tutaj wow w ogóle nie wiedziałem że aż tyle ich zrobiłem mm, i troszkę troszkę mączki kosnej e, nie ukrywam że się przymierzam coraz bardziej um, coraz bardziej się przymierzam do wyruszenia w końcu e, do orspauna ale mówię chciałbym też porobić te questy pek i teraz powinno mi zaliczyć questa u, u, what? Um, dlaczego? Dlaczego to się tak dzieje? <laughs> Czy może mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi? Usam uh, duplication grind. Mm -hmm. No dobra, dobra, dobra. Rozumiem to, czyli muszę jeszcze niestety e, sobie dwa, dwa diamenty zamienić na e, moje mana, mana diamenty. Ale i tak tego nie rozumiem. O co z tym chodzi? Kurde. The Diamond czy będzie gdzieś tutaj? O kurde, w ogóle ile rzeczy można zrobić z diamentów i ruszamy jeszcze raz. Bo to jest taki nawóz, dzięki któremu te właśnie mm, rzeczy rosną, e, rosną, od razu. Co się naprawdę może niekiedy przydać, ale tylko niekiedy. E, dobra. I teraz potrzebujemy osiem tych a mączki kosnej. Mam dość dużo, także nie powinno być, nie powinno być problemu. Oczywiście wziąłem za dużo tego, ale spoko. Okej, okay, i pyk. I czy teraz quest jest zaliczony? Tak, quest wreszcie został zaliczony. Musiałem 33 stworzyć. Dziwna sprawa. Mm -hmm. Gro pulsers. Okej. Okay. Aha. Czyli to zwiększa szybkość e, szybkość tych właśnie farm. Wiecie co? To by się, to by się przydało. Tylko jak się tworzy. A, blok się robi w ten sposób. To nie jest jakoś. E, to nie wygląda jakoś bardzo. Bardzo trudno. Esencja Infused. Make a uh, infused acio. Infused acio uh, gives a mystical property. you must research research uh, this intom uh, first. Okej. Okay. Esencja acio. No dobra. Aha, dobra, czyli muszę. Okej, okay, to jest też bardzo proste i sobie to zrobimy. Um, będę musiał po prostu. Jakby. Mamy esencję zwykłą, to jest esencja podstawowa, a teraz gra nas uczy, że możemy ją e, zanurzyć w krwi, e, zanurzyć w oparach Stonecrafta i jeszcze jest jakaś inna wersja jedna. I jest to wersja. Nie, są dwie wersje. Mana... Nie, jest jeszcze w manie. Ale żeby zrobić manę, no to będziemy musieli. To jest oczywiście z botanii, a wiadomo jak z botanią wygląda sprawa. Czyli, e, czyli sobie za chwilę coś takiego sami damy. Ale najpierw zróbmy, e, zróbmy to co e, to co musimy. W ogóle mam trochę tych worków do otworzenia. Trzeba będzie się w tym kiedyś e, kiedyś zająć tylko weźmiemy sobie schowamy te niepotrzebne rzeczy i ruszamy m, rusza, ruszamy do crafta czy do tego kociołka naszego i co nam na pewno będzie potrzebne. Wiecie co ja sobie muszę to jeszcze sprawdzić. Myślałem na początku, że to będzie trudne. Dzisiaj się tro, trochę pobawiłem tym tam craftem i nie, nie, nie wydaje się to jakoś aż tak bardzo złe. Dobra, potrzebuję trzy różdżki: 3R trzy i 3ORDO. I teraz w jaki sposób najłatwiej to sprawdzić? Bierzemy sobie książkę tam craftową: trzy różdżki, 3R trzy i 3ORDO. Kurde, nie ta książka. Bierzemy sobie tak. Aspekty magii i szukamy tych naszych aspektów. Um, tutaj oczywiście, no tutaj po prostu pokazuje nam z jakich przedmiotów to możemy mieć, także zaraz się przekonamy, Infernus jakiś, Limus, Iterlux, Me Messi, to nie, to, to nie był chyba, Ordo, um, Ordo możemy z kryształu, ok, Great Wood chyba to jest. Ale to jest takie drewno, właśnie potrzebne. Mhm, dobra, czyli to powinienem sobie ogarnąć. Tu mamy magiczne rzeczy. Magiczne widzę, że są z kryształów, także może poszukam po prostu jednego kryształu i tyle. I ordo jeszcze. Nie, to było. Mm, ordo i r. R, z czego się pozyskiwał. Kurde. Gdzieś tu był r, a musiałem go. Musiałem... O, to jest e, efekt pierwotny. No dobra, czyli wystarczy, że weźmiemy sobie, e, wystarczy, że weźmiemy sobie po krysztale. Takie są e, dwa, dwa kolory kryształu i bez problemu powinno się to nam udać. Uf, uf, questy, questy, questy. Mm -hmm. Weźmiemy sobie, może posegregujemy te kryształki. I tak na pewno potrzebuję tego kryształu, tylko zastanawiam się, ile to, tego będzie potrzebne. Watershard Erfszart. Mm -hmm. No dobra. Powiedzmy, że weźmiemy sobie 4 i jeszcze potrzebujemy trawy. Trawę mamy z tego. Weźmiemy sobie tyle tej trawki. A, I co ja muszę zrobić? Kurde, widzicie? No, nawet zapomniałem, co, co ja mam tutaj w ogóle zrobić z tym. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. 3, 3, 3. No to czyli to nie jest dużo i mam akurat jeden aspekt, także. O kurde, wziąłem w ogóle. To są kryształy jakieś porządku, rozkazu. Nie wiem jak to do... dosłownie można przetłumaczyć. Eee, ale znowu zapomniałem o kolejnej rzeczy, czyli wiaderko. Wiaderko z wodą jest nam bardzo tam potrzebne. Powinienem, no, przygotowałem sobie. Powiedzmy, że przygotowałem sobie wiaderko z wodą. już Wam tłumaczę, na, na jakiej zasadzie to polega, o co tu chodzi. Napełniamy to wodą. Czekamy aż woda nam się zagotuje. Gotujesz się wodą. Wiem, że tłumaczyłem to parę razy. Ale może są tutaj nowi widzowie, którzy nie, nie za bardzo obczajają temat. O kurde. Spieprzyłem szybko, szybko, szybko. O nie, nie, nie muszę nawet tego robić. Tak, tak. I. Dobra, powiedzmy, że dwa przedmioty mamy. Dwami wystarczą, bo dzięki temu. No właśnie. A, jaj. Dlaczego to się tak dzieje dziwnie? Nie chciałem, żeby to tak wyglądało. Idź sobie. Idź sobie, idź sobie. Pek, postawmy to. Kurdeń. I nie, niekiedy nie mam pojęcia dlaczego, ale te aspekty mi z jakiegoś powodu wyparowują. Ok? Ile tego było potrzebne? Cztery, chyba. I wrzucamy sobie jeszcze to. O, jeszcze się upewnię, tylko że to jest na pewno. Tyle aspektów, czyli po cztery. Pyk, pyk, trzy aspekty i wrzucamy to i powinno nam się powstać właśnie acjo. Super, super sprawa. Teraz powinniśmy opróżnić ten kociołek, żeby nam się jakieś dziwne opary nie wydobyły. Bierzemy, klikamy prawym. No niestety się czasami tak dzieje, że a, zawartość tego kociołka nam się wylewa. Jeszcze nie ogarnąłem w jaki sposób też się tego a, można pozbyć, żeby nam się nie wylewało. Ale najważniejsze jest to, że mamy, a, mamy zrobione te esencje. Weźmiemy sobie esencję kolejną. Tołem ma mana infused. No, to idziemy sobie po zwykłą esencję i ją zamienimy sobie na tą esencję. E esencję której potrzebujemy no i tak mniej więcej powoli się robi robi te questy zastanawiałem się i teraz pytanie do was czy po prostu na streamach nie robić tych questów bo naprawdę tego jest tak dużo one są tak e widzicie przez 20 minut odcinka zrobiliśmy e bardzo bardzo mało tych questików i wydaje mi się że na live'ach e na live'ach można by było coś takiego e coś takiego porobić Acjo esencja pek zamieniamy sobie, bo wiadomo botania. Ja to powtarzam 500 razy na minutę, ale wiem, że znajdą się osoby, którym to i tak nie będzie pasowało. I dostajemy nagrodę. Super, super. Wszystko zrobione. Tutaj jest chyba... Acjo, Crucio, Imperio i coś tam jeszcze. Także tych questów jest dość dużo. Jabłuszko możemy sobie stworzyć, jeżeli chcemy. Jak się tworzy Acjo? Aha, z tego się robi. Także, Łe, to też <grym> wystarczy po prostu po jednym po jednym z każdego użyć i powinno być szpoko. Także od razu sobie tego kościka też wykonamy. Bo dlaczego, dlaczego by nie? Ale naprawdę z tą farmą to będę musiał się trochę pomęczyć, żeby to jakoś ładnie zrobić. Mam nadzieję, że to nieważne, gdzie to są. A jednak ważne, gdzie są te przedmioty. Dobra. Hmm. Zobaczmy sobie, tak, jabłuszko i to jest, o kurde, nie, to jest krucjo, widzicie, krucjo, krucjo, krucjo. Też nie, dobra, dobra, dobra. Zwykła krew ta. ta. zwykła krew tata. Ta. Dobra. Mm -hmm. Krew tak, tak i gdzieś zwykła, pyk i jabłuszko mamy z pilami daje to jabłuszko, nie wiem czy jakąś regenerację też, nie będziemy na razie testowali. Zrobiliśmy dzisiaj raz, dwa, trzy, 3, 4, 4 questy? 5? Coś koło 5 questów, jak widzicie. O, O, seeds! O, oh, shit! Dziękuję! Dziękuję, gro, że mi to odblokowałaś. O, kurde, super! Nie wiedziałem, że będzie nawet taka zakładka właśnie z tymi nasionkami. Bardzo, bardzo to mi się podoba. Ender Expansion. No, ukończyliśmy tutaj. Um, no, jest 20 rozdziałów. Tak naprawdę ukończyliśmy raz, dwa. 3, 4, 4 na 20, także no jeszcze trochę, trochę odcinków przed nami, dlatego pewnie to będę przyspieszał po prostu. Um, między, wiecie, um, po prostu czy to sam sobie będę grał, czy jak później będę wam tłumaczył, i mniej więcej będzie tak to wyglądało, bo też nie chcę, żeby ta seria miała 100 odcinków. E, chyba nikt nie chce, bo z takim tempem to my się nigdy nie wyrobimy. Także czas przyspieszyć to, możecie też napisać komentarz, co Wy o tym myślicie. Na razie dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku: przygód z lotarem i do zobaczenia. Cześć!